Serio, aż tak ci na nim zależy? No nie powiesz mi chyba, że nie jest ładne. No jest okej, ale do idealizmu mu trochę brakuje. To coś do tej herbaty dodałaś, czy jesteś pijana? Jestem trzeźwa jak ksiądz w kościele zbierając pieniądze. To nie wiem, co się z tobą dzieje. Przecież jest piękny ten zegar. Odbierz to cholerstwo. No co chcesz, bo ja jestem zajęta kłótnią o zegar. No musisz przyjść do Europy szybko. Przecież jestem w Europie, pajacu. Faktycznie. No ale chodź do mnie na tereny. No dobra. Ja idę do Polski, bo coś chcę. No nareszcie, znaczy oj szkoda, że już idziesz. Ech, nie wiem co wybrać. Bo miałam być z Tajwanem, odrodziłam się dzięki Rosji, więc chyba powinnam do was dołączyć. Dobra, i tak nie mam wyboru, dołączam do was. I dobrze robisz. Nie bądź jak on i ta Korea. Wiem. Nie wrócę już taka. Halo. Co za grzyb znowu dzwoni? Korea Północna przy telefonie. Chciałam ci oznajmić, że będziesz rozwalany razem z tym twoim Włochem jako pierwsi. Idiotko, ja jestem honorowa, nie przeszłabym na stronę innych. Jak coś robię, to muszę to dokończyć. No to czemu przeszłaś na ich stronę? Jestem tylko szpiegiem. Przy najlepszej okazji zabiję ich wszystkich. Aha, okej. Okay. To git. Ty jesteś takim tępym chujem, żeby myśleć, że ja przejdę na stronę innych podczas wojny. Ech, nieważne. Ej, w ogóle ty miałaś szukać Tajwanu. No wiem właśnie. I wpadłam na nowy plan. Co do chuja? Co tu się odwaliło? To niemożliwe, że moi strażnicy polegli przez ten Tajwan. Na szczęście mam zabezpieczenie na każdą ewentualność. Chyba czysto. Wszystkich ich pokonałem, haha. A jednak nie. Chciałbyś to chętnie zrobić. Rzuć broń i na ziemię. Wręcz przeciwnie, właśnie ją wyciągnę. Szefie, zlikwidować na miejscu czy dać ci tą satysfakcję? Nie likwiduj. Daj mi się z nim pobawić. Możesz już iść. Teraz powalczymy sobie na serio, haha. Ech. Na tego Niemca to można czekać pół roku, o on dopiero się zczai, że coś ma zrobić. Jestem już. No nareszcie. Trzeba zlikwidować wieprza z naszych terenów i niech żyje sobie tam w Azji. Może pokona ten Tajwan i Koreę?
Ojeju. Jeszcze tak daleko, no trzeba iść. O mój Boże, Kanado kochana. Co się stało? USA mnie tak urządził. Chciał dobrze, a wyszło jak zawsze. Idę do tego radzieckiego pijaka, ale już nie mam siły. Mogę u ciebie, Hiszpanio, pomieszkać przez parę dni? Oczywiście, ja zawsze do usług. Weź sobie parę południowych terenów. Zobacz, sygnał pochodzi z tego rejonu. Ale to niemożliwe, żeby porwał go. Szybko idziemy tam. Polaczek, chodź, idziemy na przygodę coś znaleźć. Ale że niby co? No chodź, potem ci wytłumaczę. No dobra, pójdę. Ale idą z nami też inni. Ech, no dobra, jakoś sobie poradzę z wami wszystkimi. Czy ty chcesz nas zamordować? Nie, nie, chciałam powiedzieć, że dużo opiekowania się. Kurwa, ale wtopa. Co? Nic, nic. Haha, wszystko idzie zgodnie z planem. Jeden niewłaściwy ruch, a z tobą skończę. Nie, nie. Zrobię to, co chcesz. Pójdźmy może w prawo. Ech, no niech ci już będzie. Ja zaraz do was dojdę. Dojdziesz do nas, haha. A spierdalaj. Znalazłem Tajwan, idzie razem z ZSRR do nas pistoletem przyłożonym do głowy. Dobra. To staraj się iść przed nimi, ja pokieruję moją bandę na drogę i potem ci wyślę lokalizację. A jak już to zrobimy, to wszystkich się postaramy wymordować. A co chcesz zrobić z radzieckim pijakiem? Podejdzie on do drzewa i my przyłożymy miecz do szyi. Dobra, zakończmy to na dobre. To czego właściwie szukamy? Zaraz zobaczysz.
Ej, co ona tu robi? Właściwie to w sumie to. Rączki do góry na ziemię. Ty chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jako jo, wyegzekutuj jo. Chętnie to zrobię, ale z tobą. Czy ty jesteś szpiegiem? Ha 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 ha, myślicie, że macie jakiekolwiek szansę ze mną? Zapomnieliście chyba o mnie, ha ha ha. Tajwan, trzymaj pistolet przy głowie Włoch, a ja się zajmę radzieckim pijakiem. Draźnij mnie, szmato. Kurwa, do cholery. Naucz się celować. Ty też. Stul pysk. Ty idioto, coś ty zrobił. Nie mów nic, bo sam tak skończysz. Zamknąć się, bo znowu nie trafię. Jestem gotowy. Wal. A teraz ja. Spróbuj jeszcze raz, a dostaniesz tym ostrzem w łeb. Ja. Haha, ja prędzej wbiję go tobie. A jak już to zrobię, to ci tak zajebię tym pistoletem prosto w twoją ranę, żebyś straciła kolejne 3 litry krwi i sobie zdechła. Widzę, że masz ambitne plany na kolejne lata twojego życia, haha. Mówię o tobie, idiotko. Japonio, nie daj się zmanipulować, bo zaraz będziesz faktycznie po ich stronie. Co to było do cholery? Lepiej stąd uciekajmy. Polska, co ty depresję masz, czy co? Odwal się od niego, zabili Włochy, jest trochę rozczulony. A, to sorki, idę już sobie. Chodź, kochanie, się czegoś napijemy. Nie, nie chcę. To może coś zjemy i coś obejrzymy. To już lepszy pomysł. Dzień dobry. Wiadomości z dzisiejszego dnia. Odkryto, kto przywrócił Królestwo Włoch i Cesarstwo Niemieckie do życia. Tak prezentuje się prawdopodobny przebieg wydarzeń. Dobra, nikogo nie ma. Można zaczynać. Jej, udało mi się. Noż ten zjebany dostawca internetu. Słowacja, weź coś zrób z tym internetem, bo nawet wiadomości nie można obejrzeć. Poczekaj, ktoś hakuje systemy, nie mam pojęcia, o co chodzi. Mamy cię, zobaczmy, kto za tym stoi. Ło kurwa, nie to tylko Kartenio, jakiś YouTube mi się włączył. Wyłącz rzesz tego YouTube'a do cholery, nic tu nie działa. O cholera, skasowałem Windows 32 na MacBooku. No i co ja mam tu niby kliknąć? Oglądałam jakiś poradnik i chyba nacisnął Alt F4. XD, co za idiotka, ale wiemy przynajmniej, że to ona. Ha ha, moje marzenie z dzieciństwa nareszcie się spełni. A nie czekaj, kurwa, ja nie miałem dzieciństwa. To, co powiedziałeś jako ostatnie, to była jedyna rzecz, z którą miałeś rację. Wy jesteście naprawdę żałośni w walce, haha. Walczycie z najpotężniejszym państwem na tej planecie i macie czelność jeszcze się stawiać. Naprawdę interesujące. Jeżeli atakujesz każdego, kogo leci, to masz odpowiedź, dlaczego tak robimy.
Jednego mniej, teraz twoja kolej. Trójka was jest. Widzę, że chyba się zbyt do przodu posunęliście. Kurna, kiedyś to wojny były obszerne. Niesamowicie duże czołgi najeżdżały miasta. Bomby z góry były zrzucane. A teraz nawet nie wiecie, jak obliczyć tor lotu naboju ze snajperki. I tak kiedyś ktoś was rozwali, więc wolę to być ja niż ZSRR, które was porwie i będzie was torturować. Wystarczy. Wysiliłeś się teraz gadając te głupoty. My się nasililiśmy, więc możemy w ciebie napierdzielać. Coś mówiłeś, śmieciu? Tak czy inaczej, tak jak już mówiłem, i tak byście zdechnęli, więc lepiej teraz niż później. Nie potrzebujecie nawet ostatniego słowa. Nigdy już raczej się nie zobaczymy, małe brzdącki. Haha, teraz to zobaczą, że ze Związkiem Radzieckim nie mają szans. Wykończę ich doszczętnie. Najwyższa pora sprawdzić, co to cudeńko potrafi. Pakistan do mnie. Co ty ode mnie znowu chcesz? No dzisiaj testujemy na tobie żniwa moją nową zabawką, haha. A teraz, teletubbiesie mówią papa. Chwila, wypraszam sobie takiego pierdzenia. Kto się podesrał? Nikt się nie przyzna? Haha, bo i dupy. Obawiam się, Polsko, że to nie było pierdnięcie. To zwykły radziecki chłop, który morduje państwa jakimś sierpem. A więc trzeba mu sprzedać solidne lanie. To może spróbujemy od razu z Tajwanem i Japonią. Perfekcyjny plan, powysyłaj listy wszędzie, gdzie się da, czyli do największych państw Europy. Jeb kurwa. Jebny to ja ci zaraz. Ale głównym na ry. Zamknij mordę, obrzydliwcu. Pewnie ten sierp ssałeś jak loda, oczywiście gałkowanego. Co ty próbujesz osiągnąć, zajmując nam po dwa miasta, haha. Co jest też ciekawe, on nie wie jeszcze, że mamy go w szachu. Brytania ma rację, zaraz będzie wsparcie. Przetestujmy taktykę jebnięcia o łeb. Nareszcie, Polsko, zacząłeś myśleć. Sugerujesz mi, że jestem idiotą? A kim niby jesteś, haha? Krajem z umysłem takim samym jak ty. Rozpoczynamy tą operację, czy co? Staram się, ale ten typowy Niemiec nie chce odpuścić. A ty czego, Egipt, tu szukasz? No jak to czego? Niemcy mi wysłały jakiś list z zaproszeniem na teren do Indii, więc oto jestem. W sumie ZSRR się tu nie spodziewałem. Musimy go zajebać, ty tempa dzido. A, jasna sprawa, to już odpalam moje asekuracje afrykańskie. Nie wiem, czy tu sięgnie, ale może tak. Ale że co chcesz odpalić? Na pewno nie nią. No to teraz została formalność, haha. A nie czekaj, to już mówiłem na końcu ostatniego sezonu. Trzeba wymyślić coś nowego. Hello there. O i już macie co robić. No żeś, ja pierdolę. Już miałam nadzieję na odpoczynek. Dobra, idźcie na nią wszyscy, a ja sobie sam poradzę. Co ty sobie, Polaczku, myślisz, że mnie pokonasz? Kilka strzałów sprzedam ci kurierem i polegniesz. Strefka wchodzi jak w Minecrafcie. Ej, niedobra Polska, dogadamy się, tylko nie bij. Co za mięczak, haha. Spalę twoje ciało na stosie obok stodoły. Koniec tego, przejdźmy do prawdziwej walki. Thank you.
Panie, teraz, co oni chcą? A, co się stało? Jak to przegrałem? Jeszcze zostało mi. Oj, Japonia, teraz się przeliczyłaś sama ze sobą. UPS. Mamy delikatny problem. Ty nawet nie stawiasz oporu. Rozumiecie osobiście. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hurra! Udało się. Wiecie, co to oznacza? Wspólny melanż przez 3 dni? Nie. Coś lepszego dla naszego reżysera. Czyli wolne od pracy. I tak miał na nas wywalone. Cięcie. Koniec tej pajacerki nareszcie. A nie. Jeszcze pożegnanko i tak dalej. Dobra, panowie. Zmieniamy scenerię. W zasadzie to mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. No więc to by był cały sezon. Robiłem go ponad rok, więc całkiem niezły wynik. Wiem, że czekanie nie było zbyt przyjemne, ale było to spowodowane moją sytuacją w życiu. Nie mam pojęcia, czy będzie sezon 3. Lecz możecie zadawać pytanka pod tym filmem. I jeżeli będzie ich wystarczająco, to zrobię jakiegoś Q&A. Bo 3000 już mamy wbite, za co dziękuję. Więc no. Pa, pa.